Proszę Państwa, nadaje wciąż nasze radio Tok FM Euro Concita Extra. Program edukacyjny radia Tok FM Euro Concita Extra. U nas dużo Biblii, u nas dużo mądrości bożych. Proszę Państwa, co? Jak na lekarstwo teraz w świecie XXI wieku ateistycznym, bezbożnym, bezczelnym, chamskim. Na chama. Przygadał kocioł garnkowi. No dzisiaj, proszę Państwa, to hasło na dzień dzisiejszy, 17 sierpnia 2015 roku. Przygadał kocioł garnkowi. No niestety, jak za dużo do stołu, za dużo chętnych, to się przestają lubić. O kochaniu to nie ma mowy, Państwo zobaczą. Już trudno. Weszło gender. Teraz ta miłość się rozczapierzyła się, rozdzieliła. Weszło gender. Wszedł internet, że teraz no, ci moherowi to nie mogą się pozbierać. I teraz no, ksiądz Rydzyk się boi, proszę Państwa. Ksiądz Rydzyk się boi o swoją skórę, bo właściwie jak wszedł komputer, weszło gender, no to oni jako owici wysysacze, jeszcze z czasów średniowiecznych, czasów Mikołaja Reja, kochajmy poetów, kochajmy pisarzy, kochajmy Bolesława Prusa, kochajmy lalkę. Oni pisali, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie, bye bye bye. Kocham dzieci, dzieci mnie też kochają. Dziewczynka wczoraj do mnie tak machała. Oj, że matka tym wózkiem zaczęła dookoła mnie jeździć, a ta dziewczynka mnie tak kochała, machała rączką. Dzieci lubią, jak ktoś się do nich uśmiechnie. Dzieci lubią, Państwo zobaczą ten pierwszy taki dobry gest, radosny, miły, sympatyczny, bo potem z człowieka robi się zołza, potem dziad, a potem gad. Bez serc to szkielety. Prawda? To już tylko szkielety. Także, proszę Państwa, znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, gdy chodząc snopki przewraca. A co tłuszczej kopy maca, wnet maszy urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wierzchę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Proszę Państwa, jaką korzyścią dla nas jest gender? Bóg dopuszcza. Patrzmy, jak moherowi reagują. Pryśnij lub kij włóż w żebracznicę. Pryśnij w pluskwy chemią. To zobaczysz, jak będą się zachowywały dziwnie. Hipochondria, nerwowość. Będą kaszleć, będą chrumczeć, będą breszeć. No a kaszleć też, bo i kopcą. A potem do Matki Boskiej, jako do pogotowia ratunkowego, żeby, wraca, żeby ratowała. Trudno. I mamy aktoreczkę, która też nie mogła uwierzyć w swoją śmierć, ale ona stała się rzeczywistością, miała raka trzustki. Mówili mi tutaj, że strasznie piła dużo. O jednej, o drugiej mówili, no, nie pić alkoholu, nie palić papierosów. A tutaj, wiecie Państwo, już 15-latki palą, a potem ojcze, matko, daj. Ja się nie mogę pozbierać jeszcze z tej nocy, proszę Państwa. Przy oknie otwartym śpijcie, bo... Ale to też nie ma wyjścia. Państwo zobaczą zwrót z ulicy straszny. Ludzie po prostu spowodowali, że jest ten efekt cieplarniany. Przecież nie krowy, chociaż na krowę to się mówiło, a to krowa. No to więc, co może powiedzieć moherowa? A to cyganka, a to rumunka, a to jakaś tam, że obca, prawda, obca. Tak, chodzą na msze, ale bardzo chętnie, proszę Państwa, tak mówią. No i teraz ksiądz jak powie, że proszę głosować na Wałęsę, to już każda moherowa prosto ze mszy pójdzie, będzie na tego Wałęsę głosowała, którego nienawidził Janek Witek, którego to też papieża nienawidził. Janek Witek Maciej, jak jeszcze żył, ale jak to się mówi, bogowie szybko odchodzą. Powiedzmy, że on do tych bogów odszedł swoich. Życzmy mu wszystkiego najlepszego. No nie ma. Biblia mówi, kaznodziei, 9 rozdział.
wersety 5 i 10. Na co natknie się Twoja ręka, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani zamysłów, ani działania, ani poznania, ani mądrości, bo wszystko minęło i tam księga dalej wyjaśnia. Bardzo ludzki sposób podejścia, prawda? Nie ma tam żadnego uduchowienia u naszych Żydków kochanych, ale to wiecie Państwo, u tych prawdziwych, tych pierwszych. No. Skąd się to wzięło, te Żydki nasze? Od Abrahama. Abraham, proszę Państwa, był tylko posłuszny Bogu, Jahwe, Jehowie. Czytaj o Jahwe, czytaj o Jehowie. Kto to, co to? No bo Pan to też Baal. Baal to też Pan. Moloch to też Pan, prawda? Zobacz, w słowniku. Wielki Pan Moloch, wielki Pan Baal. No i wtedy, kiedy Izraelici, ale to było potem, składali w ofierze, proszę Państwa, z dzieci i córki Bogu Molochowi w ogniu paląc. Jaki to był straszny smród. Czy Ty to sobie uświadamiasz? Bo ja nie powiem, czy Ty to sobie przypominasz. No bo to wiecie Państwo, co człowiek może przypomnieć sobie, jak żyje 59 lat Janek żył. Co może sobie przypomnieć? Także proszę Państwa, troszeczkę tej zieleni, prawda, mamy. Tutaj mamy na stadionie, tak. Tutaj ten papież wasz był. No, czy Ty to sobie przypominasz? A przecież oni składali w ofierze swoich synów i córki. Księga Ezechiela, Jeremiasza mówią, że o tym nawet nie pomyślałem w sercu swoim. Czyli, że Bóg o czymś takim nawet nie pomyślałby, żeby palić ludzi w ogniu. A ci, którzy rzekomo wierzą, i tutaj prośredniowiecze, niekoniecznie promohery, prośredniowiecze, bo było pierwsze, prawda? Chociaż wiecie Państwo, moheryzm to takie słowo, które jakby pokazuje nam osobę parafianina, osobę, członek parafii. To prawie jest jedno i to samo. Tak mówią, jak moher, to znaczy, że już parafianin, to znaczy, że parafianka, to znaczy, że parafia. A w słowniku wyrazów obcych słowo parafianin oznacza człowieka ciemnego, że to człowiek ciemny, zabobonny, przesadny. No, w duchy wierzy, we wszystko wierzy, wiecie Państwo, co się wierzy. No, człowiek parafii, czyli ciemny, zacofany. Nawet słownik wyjaśni, że nieobyty, no, że niewykształcony, to wiadomo, że z zasady parafianin miał być niewykształcony. Dlaczego? Dlatego, że klasa duchownych, saduceusze, faryzeusze. Skąd my to znamy? Faryzeusze, saduceusze. Skąd my to znamy? No to przecież to jest, proszę Państwa, z czasów jeszcze Jezusa Chrystusa. Aha, czyli że dochodzimy. Jezus w ogóle dochodził do takich czasów, że często mówił: a na początku tak nie było. Na początku tak nie było, bo co było, to było, bo było inaczej. Dlatego tutaj sięgnęłam, proszę Państwa, do czasów Abrahama, który to Abraham był protoplastą Izraelitów na przyszłość. Czyli miał bardzo silną wiarę. Wyprowadził się z Ur Chaldejskiego, gdzie była i kanalizacja, i cywilizacja, życie na bardzo wysokim poziomie, tak jak to byśmy my dzisiaj wyjechali z Anglo-Ameryki Białystok, gdzie wielka cywilizacja, gdzie wielki świat, prawosławie, złoto, cerkiew, baciuszka. No ja wyjechałam z Anglo-Ameryki Białystok niczym Abraham, protoplasta. No i teraz, proszę Państwa, zakładajmy religię. No, jestem protoplastką, proszę Państwa, zakładajmy religię. I co to z tego wyniknie, proszę Państwa? Bo tak, każdy o siebie się troszczy. Teraz handel, mydło i powidło, wiecie Państwo. Tutaj idziemy w kierunku akurat, Państwo to dokładnie wiecie. Tylko, że ja wcale nie pójdę tam. Skręcę w lewo na stadion, bo tu jest wejście z tej strony. I proszę Państwa, ale pod słońce to nie wiem, czy zaraz tu przejdę, bo to będę szła pod słońce. Bardzo mi się to rzeźby podoba. Na trawie. Proszę Państwa, Bazar Różyckiego jest mydło i powidło i cała ta Warszawa 2,5 miliona i 3 czwarte, handel wielki,
Tam Daniusz Macherowa z tym wózkiem. Ona się wraca, będzie mnie go podsłuchiwała. Także proszę Państwa, i teraz tak, albo ty idziesz szybciej, albo ona. I dlatego też człowiek tak stanie, niech przejdzie. No to wiecie Państwo, to jest coś okropnego. Ta wścibskość. Ja nie mówię, że tak, ale mówię ogólnie prawo. Także proszę Państwa, my nie idźmy na handel, nie idźmy handlować. Tylko proszę Państwa, co to będzie, gdy ja zostanę protoplastką, tak jak Abraham? No bo najpierw to była wiara, bo co to znaczy Żyd? Żyd to jest wierzący, prawda? Żyd to jest wierzący. No, na początku tak nie było. A co było na początku? Abraham miał silną wiarę. Stamtąd wyjechał. Bóg powiedział, będziesz ojcem, a ja mogę być matką. Będziesz ojcem wielkiego narodu. I tam, jak ci pokażę, proszę Państwa, to było jeszcze 400 lat wcześniej, przed Palestyną, przed Żydkami, przed tym narodem, przed Mojżeszem. 400 lat, prawda? No, 400 lat. Czyli, że te zamiary, proszę Państwa, założenia, plan Boży, no plan Boży się ziści, tylko że szatan, diabeł nie śpi i ma swoich zwolenników, sług. Są słudzy Jehowy, bez lęku są, nie drżą przed diabła, sług hordą złą. Proszę Państwa, Józia zawsze kądziela na rękach nosiła dzieci, tańczyła z dziećmi w sali królestwa, w Radwarze, tam gdzie zbrojenia, pieśń leciała i te wiązanki gitarowe zawsze były puszczone. Firma Elhof Art wystartowała przecież od Świadków Jehowy. I tam firma Elhof Art puszczała piękne wiązanki. Józia Kądziela, o co chodzi? No z dziećmi tańczyła. Na rączki wzięła ładne dzieci. Nie swoje, ciocia, wujek. Tak jest u Świadków Jehowy. No to przecież u tych Moherowych to nigdy do tego nie dojdzie. Oni idą w pielgrzymkę i patrzą gdzieś tam się w jakąś pustkę do Matki Boskiej. A to jest tak wyssane z palca, jak i pogańskie. Przecież Teotokos, to słowo, w 531 roku się pojawiło. Ale skąd ono przyszło, nam się pojawiło, przejęte zostało. Skąd ono przyszło? Także Państwo zobaczą, ile pogaństwa. A przecież Biblia nie uczy o żadnej Matce Boskiej. To trzeba się puknąć w głowę, żeby tacy ludzie jak na przykład, czy Krystyna Pawłowicz, proszę Państwa, tutaj Moherowi zakręcają, pokazują swoje samochody. Najczęściej robią to Moherowi, bo tak, z Kościoła katolickiego są, do Kościoła katolickiego wrócić nie chcą, bo kaszlą na świętych Świadków Jehowy, jak zobaczą Biblię, plują na głoszenie, plują na działalność głoszenia, no, że tu są jacyś Świadkowie Jehowy. Proszę Państwa, a może tędy ze słońcem, proszę Państwa, ja muszę iść ze słońcem. Nie będę szła pod słońce, tak samo jak te ryby, proszę Państwa. Zdechłe płyną z prądem, a zdrowe ryby, proszę Państwa, to pod prąd płyną. No i mamy ten nasz stadion narodowy, tu wasz papież był. Chodźmy, opowiadajmy. Czego się boi ten ksiądz Rydzyk? Proszę Państwa, to może i dobry człowiek, tylko że tak samo może i dobry człowiek to był papież. On przecież, ja widziałam zdjęcie, pokazali mi Świadkowie Jehowy we włoskim szpitalu od takiego człowieka, który właśnie, że był Świadkiem Jehowy, dostał książkę. Papież dostał książkę od Świadka Jehowy. Książka czerwona. Ja z nią chodziłam przez, no, prawie 20 lat, proszę Państwa, zatytułowana. Czerwona książka, proszę Państwa, na czerwonym tle piękne złote litery. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. A po angielsku to you can live forever in paradise on earth. Ile ja i po angielsku naczytałam się, nagłosiłam. Przecież i po rusku głosiłam, po rosyjsku, z Haliną z Moskwy. Przecież chodziłyśmy na studia, raz w tygodniu głosiłyśmy. Proszę Państwa, no, jestem oczytana, to mało tego, że jestem oczytana. Muszę się trochę pochwalić. Co tam? Proszę Państwa, ja w ogóle oczytana byłam po to, ja chciałam wszystko wiedzieć, a potem jeszcze się na te języki zapisałam, to też bałam się, czy co powiedzą Świadkowie Jehowy, że ja tak się uczę tych języków, 6-7, to też czas, prawda? Tu trzeba głosić, a ja sobie uczę się języka.
No i mi się to wszystko przydało, że procentuję. Piszę książki po angielsku, są wydawane po niemiecku, po rosyjsku, po grecku. Nawet uczyłem się języka i starego greckiego, bo przecież wiadomo, że język grecki to epoka, na przykład język koine. To jedni mówią, że od 330, czyli 280 roku przed naszą erą do 330 roku, 280 roku naszej ery. Także Państwo zobaczą, 600 lat używania języka greckiego. Ja to wszystko pochłonęłam, ale to wiecie Państwo, to trzeba cały czas w tym siedzieć. No i literaturę też tłumaczyłam świadkom i w drukarni pracowałam, gdzie Betel, wszędzie. No, mi się to przydaje, mi się to... Ale teraz, proszę Państwa, niech ja będę tą protoplastką, niech ja zostanę tą protoplastką jak Abraham, bo jeszcze wtedy, kiedy żył, był Abraham, to Żydów nie było. Narodu wybranego, izraelskiego, nie było. Tak jak mówię, był dopiero 400 lat po. No to Bóg mu dał wizję, Jahwe, Bóg Jehowa Abrahamowi, że będziesz ojcem wielkiego narodu, licznego jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Abraham w to uwierzył, wyszedł z Ur Chaldejskiego, z świata, ze świata bardzo cywilizowanego, proszę Państwa, żeby nas te komputery, żeby nas ta technika, pieniądze, złoto, bogactwo chcieć i wyjść. Państwo zobaczą, że dlaczego oni ziewają nad Biblią na mszach, nie chodzą, lenią się coraz mniej na tych mszach. Dlaczego? Dlatego właśnie, że wchłania szatan, diabeł ich, wciąga ten swój system, a oni, no tutaj to co widać w tej żebracznicy wielkiej na Mazowszu, nad Wisłą dają się wciągnąć, dali się wciągnąć i wciągają innych, no po kolei innych też wciągają, bo są jako wysysacze, wysysacze. No i teraz tak, chodzi o to, żeby pod względem intelektu, wiedzy, zdolności, możliwości, skillful man, człowiek zdolny, zręczny, żeby jeden nad drugim mógł zapanować. No bo wiecie Państwo, jak do tego stołu dużo, zbyt dużo, to wcale to nie jest dobrze. To musi być tak, żeby pewna grupa ludzi korzystała z tego, proszę Państwa. Faryzeusze, saduceusze, oni byli bardzo opaśni tutaj w dzisiejszych czasach też, proszę Państwa. Zakonnica musi dopilnować, żeby to czyste było, wszystko sterylne, proszę Państwa, u Moherowych. Biblia mówi o tych właśnie, proszę Państwa, ogierach. Co to są te ogiery? No, że to musi być czyste, sterylne, to musi być piękne, proszę Państwa, wspaniałe, lśniące. Czyli co? Pachnące. Czyli co? Groby pobielane, proszę Państwa, groby pobielane. No i teraz ja nie chcę iść pod słońce, ale ciągle nam to słońce dokucza. Dobrze. Groby pobielane. Proszę Państwa, saduceusze, faryzeusze, no to byli tymi grobami pobielanymi. No ale dobrze, ale co z tymi zamiarami bożymi, co z tym planem? Możecie się przejść na Zakopiańską 27, czy tam ile. Są badacze Pisma Świętego. Oni mają pięknie ten plan rozrysowany. Dlaczego? Dlatego, że to jeszcze z czasów Russella. Jak zaczęli tam w Ameryce badać Pismo Święte, wygrzebywać prawdy pewne. Ja kiedyś, jak byłam tam, Olsztyn, Suwalskie, raczej koło też Olsztyna, Olsztynek, spotkałyśmy całą wioskę badaczy Pisma Świętego, po pierwsze. Po drugie, spotkałyśmy całą wioskę epifanistów. No, życie jest, proszę Państwa, ciężkie. Muszą na roli, na polu epifaniści pracować. No, ale w wolnej chwili modlą się, mają tam takie sale. Ala, sale królestwa. Pierwszy raz idę tą drogą, nie wiem, gdzie dojdę. Tą drogą krocz. Także, proszę Państwa, to są piękne pieśni, z dziećmi na ramionach trzeba tańczyć. Także pójdziecie do adwentystów, to oni Wam na przykład temat
papieża wyjaśnią, bo się tym specjalizują. Pójdziecie do badaczy Pisma Świętego, to oni wam plan wieków pokażą. U nas też w tych książeczkach właśnie to, ten plan według Russella, według Radeforta, tych pierwszych, to było rozrysowywane. Plan wieków. Jak to będzie wyglądało? No bo teraz każdy trzęsie się, boi się o swoją skórę. Proszę państwa, co będzie? System komputerowy, że diabeł rozkłada wszystkich na łopatki. Dokładność jest komputerowa, że człowiek no, nie jest w stanie zapanować, że boi się, że ten Bóg, taki jak do tej pory on miał tego Boga, proszę państwa, nie wystarcza. No i ten ksiądz Rydzyk się tu zastanawia, patrząc się tutaj na Pragę Północ po lewej stronie, na Pragę Północ, południe po prawej stronie. Ten ksiądz Rydzyk tu się zastanawia, mówi do cholery. Księża, pedofile, w pedofilii nas zrobili. No ale wiecie państwo, rzeczywiście pedofile były. No i są jeszcze, ile jest takich księży, co my nawet pojęcia nie mamy, nie wiemy. No ale wiecie państwo, samo to, że się tym tematem ktoś zaczął zajmować i tu, że już takie podejrzenia padły. Także, że księża są jako pedofile i ludzie może też i dlatego, proszę państwa, nie będą chodzić na msze, ziewają, śpią na mszach, kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą, no bo dlatego, że w cerkwi to w życiu ni razu nie byli, a chociażby mogli zobaczyć, co tutaj z tej religijności ciekawego na świecie jest. A może w meczecie, myśmy kiedyś pojechali tam do, proszę państwa, Kruszyniany, to jest za Białymstokiem, taka brukowa, na pewno tam jest jeszcze te kamienna droga, to nawet nie brukowa, nie źle mówię, kamienna, jechałyśmy, ten bus tak skakał, że ja myślałam, że my się rozsypiemy tam, zostawiłyśmy tam w Anglo-Ameryce Białystok u mnie, Grodna, taka restauracja, mieszkałam nad Grodna, przez Sienkiewicz, proszę państwa, te plecoki, wszystko ogromne ilości. I pojechałyśmy, proszę państwa, Kruszyniany. No i tam wyszła taka jakaś Tatarka, no bo dzisiaj o Tatarach, prawda? Jakaś muzułmanka, ja to nigdy nie wiem, bo to wiecie państwo, jest tak pokręcone wszystko, że im dalej oni od tej Arabii, no to są podzieleni, to wszystko jest strasznie pokręcone, takie dziwne, że no katoliczka to się nigdy nie pozbiera, chyba żeby miała sąsiada, sąsiadkę, to przecież muzułmanka opowie. Proszę państwa, ona nam opowiedziała na ulicy, że ci katolicy to ich nienawidzą. Ona jest kobietą, która lubi wszystkich, która kocha, ale katolicy nienawidzą. I tu państwo zobaczą teraz, jak się to wszystko wydało, że katolicy nienawidzą. No gdzie my jesteśmy, państwo, zobaczą. Jakaś taka uliczka, że gdzieś koło mostu Syreny jesteśmy. Państwo zobaczą, jaki ten stadion wielki jest. Dlaczego? Dlatego, że ja wyszłam wczoraj z domu i chciałam do tej wody dojść w Parku Skaryszewskim, pomiędzy tutaj Polskim Wedlem, Saską Kępą, do gdzieś tam, bo stamtąd idę. Proszę państwa, idę. I tej wody nie było ani w Parku Skaryszewskim, ale myślę sobie, jak zacznę to szukać tej wody z tą cysterną, chodząc dookoła Stadionu Narodowego, no to przecież to jest kilka kilometrów, no to przecież państwo zobaczą. I te zmiany codzienne w Polsce, tramwaj inaczej o innej porze, autobus inaczej o innej porze, no dobrze już, trolejbus jest zlikwidowany, dobrze, już trolejbusa nie ma, dobrze. Proszę państwa, nawet nie wiedziałam, że dzisiaj sobie wejdę na stadion, bo czuję tu taki chłodek. I nawet odwracam się tutaj, pokazujmy Pragę Południe, tam ten teatr Krystyny Jandy, ulica Grochowska, Polski Wedel, na Polski Wedel, a tam Park Skaryszewski. No i nie ma tej cysterny, proszę państwa, z wodą. No, także nie masz nic na tu i teraz zagwarantowane, żeby było wszystko tak, jakbyś sobie pomyślał choćby na jakiś czas, żeby było zagwarantowane, nie? Bo ja mówię, że wszystko jest przechodnie, wszystko jest zmienne, nie na zawsze, tak jak te Żydki myślały, że one na zawsze to w tym Panu Bogu Jehowie się zakochały, a szatan ich kusił, tych Żydków.
że tak się w Panu Bogu Jehowie zakochały, że sobie pomyślały raz tak, że będą robić na co mają tylko ochotę, a Bóg im będzie błogosławił. No to do czego doszło? To przecież jak oni składali Bogu Molochowi, proszę Państwa, dzieci swoje w ofierze, to jaki to smród? Jaki to był smród? Proszę Państwa. Coś okropnego. Radio Tok FM, Eurokończyta Ekstra. Ale że nawet Jahwe mówi, że o czymś takim to nawet nie pomyślała dusza moja. Czyli kto? Czyli że Bóg, całe jego jestestwo nawet nie pomyślało, proszę Państwa, o tym, że można ludzi palić na stosie i wierzyć w Boga. A jednak w średniowieczu to było, że palono ludzi na stosie. Ksiądz Rydzyk też i Krystyna Pawłowicz powinni wiedzieć, ludzi na stosie. Palono Biblię, dlatego czy taki Duda, czy taki ktoś inny, to nie można mówić źle. Ale, proszę Państwa, ludzie są zagubieni, czyta Krystyna Pawłowicz. Przecież oni nie znają Boga, nie znają prawdy, bo nie znają Biblii. Przecież powinni wiedzieć, że życie pozagrobowe to jest obce. Biblia tego nigdy nie uczyła. I Żydki nasze kochane, o tam most Syreny, Żydki nasze kochane nigdy w żadne życie pozagrobowe nie wierzyły. Nigdy. Proszę Państwa. Przecież nefesz to człowiek, jeszcze zanim człowiek był stworzony przez Jahwe, to w morzu, w oceanie, wszędzie potwory morskie, wieloryby i wszelka dusza żyjąca. I to jest to nefesz, słowo nefesz, istota żywa, oprócz roślin. Patrzcie się na te piękne drzewa i to nie jest nefesz. Natomiast to, co przed człowiekiem i na ziemi, no nie wiem, co by tam miało nie być i te dinozaury, no to no jeżeli Bóg to stworzył, prawda, załóżmy, to wszystko jest dusza żyjąca, nefesz. Proszę Państwa, duch to jest hebrajskie słowo ruach, a tchnienie to jest hebrajskie słowo neszamach. I masz już nawet trzy słowa, ponieważ oni tak bardzo wierzą w te trójce. I teraz było święto niepokalane, święto Wojska Polskiego i Hindusi, którzy też mają te trójce. Miliardy mówią, że trójc, o, Warszawa, Centrum i Pałac Kultury, Stalina i Lenina, to my możemy też, tak jak apostoł Paweł umiał się dostosować do ludzi głosząc, żeby go nie zamordowali, a słowa Bożego słuchali, to umiał się dostosować. No i rzeczywiście, proszę Państwa, apostołowi Pawłowi udało się z tym, że jak go zamordowali, zadźgali, wiecie Państwo, umarł śmiercią męczeńską, to tutaj ci moherowi mogą powiedzieć, co się udało apostołowi Pawłowi, że się nic nie udało. Udało się. Czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Tu nie o to chodziło, żeby sobie żyć spokojnie, pięknie, szczęśliwie, mieć tytuł, mieć i być. Nie, tu chodziło o plan Boży, zamierzenie Boże, że ta Ewangelia o Królestwie, jak to mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 14, miała być głoszona na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. No to jak Państwo będą przeglądać tę całą historię, ten plan Boży, to tam też będzie przewidziane głoszenie. Ale po co i na co? Co, komu i jak? Biblia mówi to ogólnie. Czy będą słuchać, czy nie? Bo to dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. Aha, czyli że nie chodziło o to, żeby to apostoł Paweł przeżył, bo to przecież jak zabiją Pawła, no to będzie ktoś inny, prawda? No, następcy. Tak, to prawda. I oczywiście pozbądźmy się tej takiej lekkomyślności, że czasem ludzie też potrafią się sami uśmiercić, jak na Filipiny lecieli tam, jechali, żeby się rzucić na krzyż. Nie. Tutaj trzeba, potrzeba nam złotego środka. Nie możemy tak lekceważyć ludzkiego życia. Jest bardzo cenne, ale my świadomi jesteśmy i wiemy, że zawsze sytuacja, no szczególnie teraz, jak jesteśmy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, jest inna, jest dziwna, jest nienaturalna i że taka nie miała być, to znaczy w sensie, gdyby był raj, Królestwo Boże. Ale niestety, szatan jest Bogiem tego świata i nawet Jezusowi powiedział, oj,
Dam ci to wszystko, dam ci to wszystko, i chwałę, i wielkość, i władzę, i moheryzm, i Rzym, i Krym. Skocz, a dam ci to wszystko. Zrób mi pokłon, a dam ci to wszystko. A przepraszam bardzo, a niby dlaczego Jezus miałby być posłuszny diabłu, prawda? No, także powiedział, że Panu Bogu będziesz tylko służył i Jemu oddasz pokłon. Czyli o co chodzi Jezusowi? Bo my nigdy nie możemy tutaj tak dosłownie tego wszystkiego brać jak mohery. Że stworzenie Boże nie ma potrzeby i nie może być na usługach diabła. Dlatego mówimy, że słudzy Jehowy bez lęku są. Nie drżą przed diabła sług hordą złą. Także ty się nie daj zwieść. I teraz tu ksiądz Rydzyk miał rację, że jak gazeta opłacana przez tego faceta, prawda? No, teraz zmarł bogaty człowiek, powiedzmy, że on prowadził jakąś gazetę, no to on w tej gazecie sam chce pokazać to, co uważa za słuszne. Także tam wcale prawdy nie musi być bezwzględnej, tylko że tam prawda może być względna. No i masz całe to wyjaśnienie. Także, proszę Państwa, żyjemy w ogóle w świecie oszustystycznym, takim nieszczerym, kłamliwym. To nieszczerym to jest delikatnie powiedziane, ale, proszę Państwa, oni są naprawdę sługami diabła, a ten diabeł naprawdę jest. To jest jego świat zły, a groby pobielane, bo to jest świat religijny, też jest zły i świat świecki jest zły. Wszystko jest diabelstwem, jednym wielkim diabelstwem. Także bądźmy posłuszni Bogu Jehowi. Ale dlaczego wam nie dali Pisma Świętego? Dlaczego wy sami wyrzucacie Pismo Święte do śmietnika? No może nie jesteście świadomi, a Hitler też może nie był w pełni świadomy, a Jan, a papież też może nie był w pełni świadomy, no bo na przykład u nas u tych Świadków Jehowy mówią o tym papieżu, akurat wtedy był tutaj w Polsce, ten Jan Paweł II, tu w Polsce, jesteśmy tu w Polsce. Proszę Państwa, że ten papież to był jakby taki, on dobrze wie, co robi. Także, proszę Państwa, przyjął we włoskim szpitalu od Włocha, który był jako pacjent Świadkiem Jehowy, książkę You Can Live Forever in Paradise na Ziemi. Ty będziesz mógł żyć wiecznie w raju na Ziemi. You can live in paradise on earth, on earth, on earth. Także, proszę Państwa, możesz żyć w raju na ziemi, ale co, gdzie, kiedy i jak? No, ludzie to chcą od razu tu i teraz, a to niestety. Tu nie jest pies, tu nie jest kot. Tu i teraz, co doktor Sumińska mówi, tylko to jest plan Boży rozłożony na wieki. Być może to pójdzie w ruinę, że będą kupować, proszę Państwa, tak jak teraz kupują. To Biblia mówi, że jak będą kupować, to pieniądze będą leżały po ulicy, będą budować domy, w których nie będą mieszkać. Także jak to pójdzie wszystko w ruinę, to przecież może trwać, proszę Państwa, dziesiątki lat. A zwłaszcza i zważywszy, że Biblia mówi o okresie milenium, Hitler się na to połasił, o okresie milenium, że będzie raj odbudowywany, że ludzie będą wskrzeszani, zmartwych, wzbudzani. No to przecież sam papież będzie wzbudzony, ale to od Boga zależy, bo to ja tylko mówię, jak Bóg myśli, mówię, jak jest. Hitler może być wzbudzony. Proszę Państwa, ludzie robią różne głupstwa w niewiedzy, w nieświadomości. I my też nie możemy powiedzieć, czy ta osoba robi to świadomie, czy nie. Nie możemy tego powiedzieć, bo to wszystko jest w rękach Bożych. To jest jeden wielki cud stworzenia życia. Państwo zobaczą, że ludzie badają tysiące lat i dojść tołku nie mogą. I cud odtworzenia życia. Także plan wieków, pójdź na Zakopiańsko, albo pójdź do Świadków Jehowy, bo mają ten plan wieków Boży rozpisany. No, 7 dni stwórczych po 7 tysięcy lat. Jak to mogło być? Jak to się mogło stać? No, także to nie były dni 24-godzinne, także już z adwentystami o tym nie rozmawiaj, no bo oni wciąż mówią, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni 24-godzinnych. Także to już jest
jakiś kolejny zabobon. Oni się może tego pozbędą, adwentyści, za jakiś czas, no ale już ich samych może nie być, jako że te religie wszystkie zostaną zniszczone. No i teraz dochodzimy do sedna sprawy, proszę Państwa, wykład 40-minutowy, Elhof Art 2000. O co tu chodzi, że dlaczego ksiądz Rydzyk się trzęsie, dlaczego, ale to nie musi być ksiądz Rydzyk, bo to mogą być przedstawiciele innych religii, którzy boją się o swoją skórę, ale ci, co bardziej tacy ekspansywni, bardziej działający dla dobra, bardziej cokolwiek rozumiejący, to się boją, że te religie w ogóle będą zniszczone. O to właśnie chodzi. A po co ta religia, po co ta religia? Proszę Państwa, jeżeli religia nie daje nic, mało tego, jeżeli religia jest przyczyną wielu nieszczęść, moheryzmów wszelkich, złego podejścia do życia, złego sposobu życia, złego myślenia, o to mi tu chodziło, złego myślenia, że ludzie źle myślą. Państwo zobaczą, kiedyś Żydków nie było, kiedyś katolików nie było, Arabów, muzułmanów kiedyś nie było. Kiedy się to pojawiło? I co, i jak, dlaczego? Wtedy, kiedy żył był Abraham, to nie było żadnych Żydków. Chociaż on był protoplastą, ale tylko ze względu na wiarę. Wy jesteście Żydami, bo jesteście dziećmi Abrahama ze względu na wiarę. Jezus mówił o tym. Apostoł Paweł też, jak chłopu na miedzy, tłumaczył, po co wam te sabaty, po co wam to żydostwo. To ja powiem tak ogólnie, no bo to wiecie Państwo, że Krystyna Pawłowicz nie może zrozumieć, że Trójca jest pogaństwem, że jest fałszywą nauką złą, życie pozagrobowe jest fałszywą nauką złą, a zwłaszcza piekło, gdzie się tam ludzi męczy. Przecież nawet sam Kościół już od tego odszedł, no bo głupotą jest twierdzić, że Bóg na patelni smaży, że diabełek tam nadziewa na widły ludzi ciało, mięso ludzkie, to śmierdzi, bo to przecież jak nieboszczyk to śmierdzi, oj. Ja to nawet nie wiem jak, nie mam skali porównawczej, ale wciąż mówią, że nieboszczyk to śmierdzi, oj, nieboszczyk to śmierdzi, a jeszcze palić, także te moherowe się same już tak zastanawiają, patrzą się, zawracają, mówią, do cholery mówią, to nie, w piekło nie wierzmy już. Także ta Krystyna Pawłowicz, niech się powoli wycofuje, proszę Pani, ją bardzo lubię, ale wiecie Państwo, jeżeli ona tak zdecydowanie mówi o pewnych sprawach, to czy nie lepiej, żeby ona o rzeczach pierwszych tutaj zatrzymała się, zastanowiła się, te nauki, w co ona wierzy, no w co ona wierzy, w bzdury wierzy, profesor, XXI wiek. Także proszę Państwa, religie boją się. Ja Państwu powiem takie proroctwo, bardzo ciekawe, że te wszystkie religie, oczywiście, że takie niedorzeczności, prawda? Te religie będą zniszczone. A jak to będzie? To ja myślę, że Państwo nawet zobaczycie na własne oczy, bo to będzie się działo w dziesiątkach lat. To się nie będzie działo o tak nagle, chociaż ten Armagedon to może być bardziej nagle, bo to jest jak grom z jasnego nieba. No ale Armagedon to jest, proszę Państwa, zniszczenie królów ziemi, tych mocarstw, faraona, prawda? Król, faraona symbolicznie, bo tego faraona już nie ma, ale są jego kontynuatorzy. Polityczni kontynuatorzy, religijni, no bo tam mówiłam o faryzeuszach, saduceuszach, to przecież tego mamy bardzo dużo. No i ci faryzeusze, saduceusze są bardzo szlachetni, ręce składają do samego nieba, są bardzo czyści i pachnący. No ale my tu mówimy, że straszne wyziewy diabła od nich idą, prawda, od tych pachnących. Gdzie to jest? Gdzie są te wyziewy? No to od tego jest mądrość, jest intelekt ludzki, ale wiecie Państwo, to jest taki intelekt, że jak ktoś Pana Boga kocha, to Pana Boga szybko zrozumie i dziecko. Państwo zobaczą, ile w zborze tych dzieci, tu na tym stadionie dziesięcioleciach jeszcze był, to przecież w 85 roku był kongres międzynarodowy, że z 13 krajów świata, Amerykanki, Barbara Barley, Jolandę poprzyjeżdżały, no takie kobiety już leciwe, no to może jeszcze gdzieś tam w Ameryce są, także pozdrawiamy Barbarę Barley, ale ona tak pamiętała o mnie, że Tadeusz Zieliński mówi, że prezent mi zostawiła, że moje imię Elizabeth, że Elżbieta, ta Barbara Barley.
Tak, że ja byłam taką przewodniczką, bo jeździłyśmy i do Katowic, do hotelu Warszawa, spałyśmy z Amerykanami, proszę Państwa. Ja potem nawet tak troszeczkę jeździłam do tych Mormonów, bo to z USA ci Amerykanie, pogadać po angielsku, po amerykańsku. Ja nikim niczym nie gardzę, proszę Państwa. Nawet to nie musi być nikt, to nie musi być nic. Kochajmy ludzi, bo człowiek jest jednostką. Nawet gdzieś dzisiaj to w jakimś radiu powiedziane było, że każdy człowiek u Boga jest kimś. No ale wiecie Państwo, te religie są złe i one, żeby się tylko same chciały ostać, no to lekceważą innych ludzi. Także wiecie Państwo, ile u tych moherów jest zła. Oni siebie lekceważą i po prostu, no nie chcą Arabów, nie chcą Rumunów, nie chcą Cyganów, nie chcą, ale wiecie Państwo, tak naprawdę to w zborze Bożym ci wszyscy ludzie mogą być. No i jeszcze ten świat nie dojrzał do tego i u tych moherów, no wiecie Państwo, jakby tak poszła jakaś Rumunka na mszę, to przecież moherowa katoliczka powinna ją przyjąć, ugościć, dać wody, bo może być spragniona w kościele. No niech ona postoi, niech się pomodli do tej Matki Boskiej, przecież ona, ta Rumunka, to też coś, ale wierzyła wcześniej. Ale czy Państwo myślą, że taka moherowa katoliczka, to czy oni się zaopiekowaliby taką osobą? A przecież Pan Jezus Chrystus, nie, to nawet apostoł Paweł był apostołem narodów, był apostołem pogan. I ta Ewangelia, apostoł odbył 3 aż wielkie podróże misyjne, proszę Państwa, i on głosił wszystkim. Nawet Piotr miał wizję prześcieradła zstępującego z nieba z różnymi takimi zwierzęt, nawet takimi gadami jakimiś robakami, coś ohydnego, co dla człowieka, dla tej moherowej zakonnicy, która wyczyszcza tego księdza, żeby te ogiery miały kiełbasy pachnące, gotowane. To wszystko jest w Biblii, ja to tylko parafrazuję. Proszę Państwa, jakby zobaczyły takie robactwo, a Państwo zobaczą, a u Boga jest inaczej. Bóg różnymi drogami, metody ma różne postępowanie. Drogami różnymi Bóg działa, słudzy Boży też. I teraz, proszę Państwa, to prześcieradło z tymi robakami stępujące z nieba oznaczało, bo to była wizja, że Ewangelia o Królestwie miała dotrzeć do całego świata, do wszystkich, że do pogan też. No i te Żydki, one nie mogły sobie z tym myśleniem poradzić. No jak to, że a to my byliśmy wybrani przez Jahwę, przecież byliśmy wybrani na wieki wieków. Amen. Nieprawda. Przejściowe, chwilowe życie wasze jest w ogóle ulotne, ale po prostu nasze życie jest w ogóle pielgrzymką. Także widzicie Państwo, Żydki nie mogą tego zrozumieć, a katoliczka też nie może zrozumieć misji, że jak to Świadkowie Jehowy gdzieś z Suwałk przyjechali, tu stan wojenny, a oni przyjechali i dobrze powiedzieli, dobrze, ja już tam nie wrócę do matki, do ojca, zwłaszcza i zważywszy, że nie podzielali rodzice poglądów, że my tu Biblię czytamy, chcemy poznać Boga Jehowę, już poznałyśmy, robimy postępy, przyjechałyśmy do Radzymienia, proszę Państwa, czołgi jadą, stan wojenny, tu w katolickiej Polsce, a i my już tam nie wrócimy do tych Suwałk. I mnóstwo takich osób było w Ameryce wcześniej, którzy pozbywali się domów, sprzedawali domy. Tutaj nawet w radiu powiedziane było o podróżniku, że sprzedał dom na konto dzieci w Afryce, żeby Państwo zobaczą. Ludzie, coś im dociera do jaźni, do umysłu, coś im dociera, nie bądźcie pazerni, nie bądźcie chciwi, bo w tych pieniądzach, w tym złocie siedzi diabeł. Takie, żeby to były pieniądze, bogactwo i złoto duchowe, to tak, to wtedy Biblia mówi o mamonie, nawet tej takiej fałszywej mamonie, o złej mamonie, żeby umieć ją wykorzystać. To wtedy jak Żydki wyszły z Egiptu, no dzieci wiary, no żeby to było tak do końca, no to one to złoto wyniosły. No przyda się, to tak jak Józef z Marią też mieli złoto, prezenty mieli, przecież Jezusek dostawał, był bardzo bogaty Jezusek. No wtedy, kiedy uciekali do Egiptu wzdłuż morza, wśród morza, wielkie morze, tak? No to okradli, zabrali buciki nawet Jezuskowi. No, także są różne historie, podania, legendy, uczeni odczytują to, są różne zapiski, przecież już Biblia była pisana na welinie, na skórze, na kamieniu, na papirusie, te 3 źródła, prawda?
No to i różne też informacje, jeśli chodzi o życie samego Jezusa, poza biblijne, prawdziwe i nieprawdziwe, bo to wiecie Państwo, krętu wętu, szatan nie śpi. No ale my korzystajmy z tych takich rzeczy, które popierają Słowo Boże, popierają Biblię, która to Pismo Święte jest natchnione do czytania, pożyteczne, prawda, Pismo Święte głoszone, a ty jako ta misjonarka, pionierka, a ty, przepraszam bardzo, a co miałaby się głosić? Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Także proszę Państwa, świat w ciemności, świat w mroku tkwi, ludzie są źli. Także proszę Państwa, co w przyszłości będzie? Diabeł jest tu wszędzie. Diabeł panuje wszędzie, proszę Państwa. Szatan, diabeł nie chce, żebyście poznali prawdę. I dlatego też tych moherowych napuszcza, żeby oni kaszleli, chrumczeli. Także wy, misjonarze, pionierzy, pionierki, nie bójcie się. Gdzie im więcej kaszlu, chrumczenia, cokania, nokania, no bo oni mają takie słówka. Co? Kto? Tak sztucznie mówi. Za dużo, za mało, prawda? Przedabrzają, nie mają złotego środka. No to tu może być owieczka. Uważajcie, głoście. Nie dajcie się przestraszyć. No, także proszę Państwa, owieczka gdzieś jest i ta owieczka musi usłyszeć dobrą nowinę o Królestwie Bożym, żeby mogła dostosować, poznając prawdy Boże z listu od Boga bezpośrednio pochodzącego, prawdy Boże poznając, żeby mogła dostosować swoje życie do wymogów Bożych. Już Bożych. Także jak się wychodzi po chrzcie, baptizo, pogrążenie, zanurzenie, Mieszko I, 966 rok. Dobry przykład dla Polski. Dopust Boży. Bóg dopuścił, prawda, że baptizo, pogrążenie w wodzie, wyjść jako człowiek czysty, naczynienie Jego woli, który uwierzył, poznał, zaakceptował, bracia przyjęli do zboru. Naczynienie woli Bożej, chrzest, baptizo, to jest pogrążenie, nie pokropienie. Odbył się tu, Polska, czy w Gnieźnie, czy w Warszawie. Jest Polska. Mieszko pierwszy przyjął chrzest poprzez pogrążenie w wodzie, zanurzenie. I to trzykrotne. Baptizo. No to pójdź do baptystów teraz, to już ci ten chrzest wyjaśnią. Także widzicie Państwo, ludzie się specjalizują w różnych rzeczach, ale my bądźmy, proszę Państwa, w takim układzie centralnym, Bożym, proszę Państwa, prawdziwym. Miejmy całą prawdę. Bądźmy szczerzy do bólu. Bądźmy, żyjmy w prawdzie. Nie dajmy się zwieść Pałac Kultury Stalina i Lenina, Wisła. Troszeczkę możemy przejść, proszę Państwa, teraz już bokiem, ze słońcem. Także obeszłam dzisiaj cały ten stadion narodowy. Tutaj bracia z Rosji byli, śpiewali pieśni stare. Z Kaukazu, z Bajkału miałam kolegę Igora, proszę Państwa, z całego świata Bożego. Także pozdrawiajmy siebie pocałunkiem świętym. Kochajmy Jahwe, kochajmy Boga, kochajmy prawdę, a wtedy dowiemy się więcej. No bo to, co ja tutaj powiedziałam, to jest taki szkic o tym planie Bożym, prawda? Dlaczego był okres sędziów, dlaczego był okres królów, żebyśmy się nie przyzwyczajali do tego. Te Żydki myśleli, że cały czas będą robić źle, a Jahwe będzie się nimi opiekował, no bo się Jahwe wtedy opiekował. Tak samo jak chodzili za Jezusem, oni myśleli, że będą robić swoje, nawet będą bluzgać, a Jezus będzie im dawał, proszę Państwa, jeść, bo umie czynić cuda. Czyli, że myśleli, że frajera znaleźli. Bóg jest dobry, ale nie można nadużywać Bożej dobroci, Bożej miłości. Także proszę Państwa, no dzięki wiedzy, dzięki intelektowi. Macie jakiś tam intelekt, ale on jest wypaczony w krzywym zwierciadle. Być może dlatego też wiedza nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, wiedza Boża pomaga, a ta świecka wbija w pychę. Więc te książki, co tu proklamuje Radio Tok FM, no proszę uważać. Można czytać, dlatego uczyłam się języków obcych bardzo wielu. Proszę, można czytać, ale Biblia pierwsza. Prawda? Żeby jakoś tak to zrównoważyć, żeby sobie wyprostować
może swój sposób myślenia. Myśmy kiedyś, proszę Państwa, spotkały w takim wieżowcu balkoniki, bo mi powiedzieli, że ten wasz katolicki Mikołaj, powiedzmy, niech to będzie i święty Mikołaj, proszę Państwa, umarł. On mieszkał w tych balkonikach, a kiedyś, 30 lat temu, spotkałam filozofa, to jest Grójecka 19, gdzie jest klub Dekada, tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, czyli pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Spotkałam kiedyś takiego filozofa, który powiedział: oj, po co ten Jahwe już go tak doświadczał? Skoro Jezus był posłuszny, to wystarczy, to już Jahwe wiedział, że Jezus już był posłuszny. Po co tak doświadczał? Także, proszę Państwa, składali baranki na ofiarę i tak już po prostu było, żeby nikt nie powiedział nic przeciwko, że ten Bóg, prawda, tak jak w przypadku Hioba, och, bo jemu dał bogactwo, to dlatego, to żeby już nikt nic nie dopowiedział, to Bóg wszystko dopuścił do ostateczności, że i ten Hiob był bliski śmierci ze względu na wrzody, na choroby, na gnity, na pluskwy, na wszystko, że i ci trzej przyjaciele do niego przyszli i ta żona powiedziała: złożyć Bogu i umrzej! Że ta żona do niego podeszła, przyszła i powiedziała: złożyć Bogu i umrzyj! Że ta żona do niego przyszła i powiedziała: złożyć Bogu i umrzyj! Że ta żona do niego przyszła i tak powiedziała: złożyć Bogu i umrzyj! Także, proszę Państwa, żeby wszystko było jasne od samego początku do samego końca, to widzicie Państwo, że to tak trwa i trwa aż dotąd. Dlatego też Jezus wracał do czasu. Albowiem na początku było inaczej. Kiedyś było inaczej, prawda? No, także warto znać historię biblijną. Warto wiedzieć wcześniej, że kiedyś nie było Żydków, że te sabaty wcale nie były nigdy nikomu niepotrzebne. I to, co Bóg im dał, to dał na jakiś czas. Te sabaty jako paidagogos. Prześledź dokładnie słowo paidagogos, które oznaczało kiedyś niewolnika, który to niewolnik doprowadzał dziecko do szkoły, a w szkole przekazywał dziecko już prawdziwemu, właściwemu, odpowiedniemu nauczycielowi, a nim był Jezus Chrystus. To tak pięknie wyjaśnia to słowo paidagogos jako zakon. W Biblii czasem ten zakon mojżeszowy nazywany jest Mojżeszem, używając słowa tylko Mojżesz. Prawo, zakon, zakon mojżeszowy. Także, proszę Państwa, zapraszamy do Pisma Świętego. Ja kiedyś, jak szłam na rozmowę z adwentystką, jechałam, bo to na wsi było gdzieś Mińsk Mazowiecki, tam gdzie Maria Wić, to się tak przygotowałam do tej adwentystki. A ta adwentystka, jako dziewczyna biedna, skromna, ona nie miała zielonego pojęcia, bo ją tamci adwentyści dopiero co przechwycili. Także wiecie Państwo, te ofiary, ludzie są ciekawi, żądni wiedzy, ofiary, teraz to bydło składają, te żytki. Ja mówię, wy bądźcie logiczni, bądźcie mądrzy, przecież ten baranek Jezus Chrystus już został złożony. Co wy szukacie? Czego? No już nic lepszego nie ma. Jezus Chrystus barankiem jest nieprzechodnim, doskonałym, na wieki wieków, amen. To tak, ale te wasze sabaty, księżyce, nowia, och, zmęczyłem się już nad wami. I myślę, powiedział apostoł Paweł, nad tymi Żydkami, bo to z tych Żydków też chrześcijanie byli. Nadaremno się nad wami natrudziłem, wracacie do tych nowiów, do księżyc, oj, do gwiazd, do malochów. Także.